Witamy wszystkich hodowców. Przybyliśmy do miejscowości Pyzówka i zastaliśmy właśnie tutaj kolegę Jana Bochęciaka ze swoją tutaj ekipą podczas koszowania. To już ostatnie gołębie? Tak, najlepiej. Nie, jest końcówka. Ile mam zakoszowanych to my? 436 gołębi. A będzie 550. Czyli jeszcze trochę nam zostało. Od razu ustalmy, co tutaj za trunki są. Widzę alkoholu żadnego, czyli można liczyć, że w miarę rzetelnie to zostało zrobione. 490. Ale nie, skrzynka piwa jest, dobrze, czyli zaraz to rozpoczynamy. Ale tak, jak te gołębie wyglądają w kondycji? No tu jest uczestnik, może niech on powie. Jak tam, słuchaj, zabiedzone? Zabiedzone? Szkielety, mostki tak się, że tną palce prawie, czy nie? Przygotowane są bardzo ładnie. Bardzo ładnie? Według mnie, troszkę się zajmuję gołąbkami już parę lat. Albo paręnaście, bardzo dobrze są przygotowane. I ile twoich już było? Czy jakiś się trafił, czy nie? Moich tutaj? Tak. Już przeleciały cztery. Cztery, a ile miałeś tu oddanych? Pięć. I do tej pory były na lotach, czy nie? Jeden się zgubił. Dzisiaj przed nimi jest jeszcze podróż do jakiej miejscowości na wypuszczenie? Zielona Góra, 412 km. I jaki plan jest, o której godzinie będą wypuszczone jutro? Jak najwcześniej. 7 godzina, może wcześniej. Zobaczymy. Tutaj akurat pogodę mamy dzisiaj tutaj piękną, jutro też jest taka chyba bezwietrzna planowana tak, tam. No, nie właśnie wietrzna. Jest duży wiatr? Planowaliśmy 500 km, miała być z wiaterkiem, tak zwana lekka 500, a okazuje się, że będzie ciężka 400. No zobaczymy, a pod wiatr mają tak właśnie? Mają właśnie pod wiatr. Taki wydmuchujący wsuwałki. No. Podejrzewam, że będzie ciężko, no ale cóż, no zaplanowaliśmy, no. Będziemy... Tak jak to Maciek Wójcik mówił, to są pocztowe, muszą walczyć. No właśnie, to teraz jeszcze powiedzmy, tych gołębi na początku przyjąłeś ile wszystkich w tym roku? 694. I teraz do lotu finałowego? 550. 554 czyli... bodajże. No to ten, co było największą przyczyną, że tak powiem, strat tych? Na lotach, czy po prostu jakieś padnięcia, choroby, kradzieże może jakieś? Nie, kradzieży nie było. Czy te lepsze sobie wybrałeś? Bo to każdy ma takie podejrzenia zawsze, a to my sobie oczywiście żartuję, nie? Myślę, że straty procentowo nie są wielkie. Nie, to jest bardzo ładnie. Jeden lot był taki cięższy, ale na przykład z pierwszego lotu to tylko dwóch sztuk brakowało. Trzeci bodajże, albo czwarty lot już nie kojarzę. Trzeci był taki mocno pod wiatr, no i niestety kilka gołębi się zgubiło, no ale to wiadomo. Siadły, no. Słabsze może siadły, no może niekoniecznie słabsze, no to której sobie nie poradzimy, może źle trafią. Nie mnie tu osądzać, w każdym razie nie doleciało. No o której godzinie zacząłeś koszować się dzisiaj? 13.30. No to akurat my jesteśmy 15.30, bardzo dobrze się jechało tutaj. Wprawdzie jest tam, jak przestrzegamy wszystkich, proszę tutaj po drodze, jak ktoś będzie od strony Krakowa jechał, jest zakaz ruchu w jednym miejscu, ale to tylko jest taki malutki objaździk i można, jak się nazywa, dojechać, bo ja już się bałem, że trzeba być jakimiś, że tak powiem, zadupiami jeździć. Dobra, idziemy teraz zobaczyć, ty się sprawdzaj, a my idziemy zobaczyć do koszy. Ten zestaw koszy, który idzie z tymi gołębiami. Widzimy jeszcze tutaj jedno wolne miejsce. Jest tam w tych innych, słyszymy, gołębie już są. Popatrzmy, tutaj przygotowane jest, widzimy, wykoszone. No nie ma owieczek, one z reguły gdzieś tu jakieś były kosiły, ale widzę, że zostało mechanicznie wykoszone. Tu też już mamy kosze w większości zapełnione. Koledzy tutaj właśnie to donoszą. Tu też mamy, zobaczmy, bo to jest bardzo warte podkreślenia. Tutaj plakaty sponsorów. Jest ich dużo tutaj różnych. Tam widzimy wszystko, więcej o tym powiemy później. A teraz będziemy jeszcze sobie tutaj chwilę przyglądali się, jak wygląda koszowanie gołębi. O, tutaj przejdziemy właśnie, podejdziemy może do góry, jeszcze pokażemy przy okazji, jak jesteśmy, bo ten gołębnik tutaj często odwiedzamy. Z reguły na locie finałowym tu jesteśmy obecni. O, sobie popatrzymy. Widzimy karma mrowca, gołębniki tak wyglądają. Został chyba tutaj, widzę ten ostatni boks jeszcze z gołębiami. O, tam koledzy łapią. O. Także jak Jasiu mówił, rzeczywiście jeszcze trochę gołębi do złapania zostało. Te 550, chyba 4 gołębie na lot będą. O. A wtedy podejrzewam, tutaj zostanie to wysprzątane, przygotowane wszystko na ich przyjęcie. I oby jak największa ilość ich tutaj ku radości ich właścicieli tutaj powróciła. Widzimy, koszowanie trwa, ale też przy okazji ja chciałem tutaj pogratulować koledze Janowi, bo wczoraj podczas finału w Dobczycach, niestety Adriana, przepraszamy, nie daliśmy rady, ale Jan, tam nagrałeś coś. Trochę się nagrało. Także my ten materiał od Jana weźmiemy i zamieścimy u nas tutaj na stronie, ale ty też zdobyłeś kolejny raz pierwszego gołębia z lotu finałowego miałeś, tak? Tak. No to tak, ale co, to trzeba coś zapłacić, kurde, więcej temu Adrianowi, czy jak to jest, czy tam, czy to... Płaciłem normalnie. Normalnie i udało się wygrać.
Czy to były gołębie z podobnych rodziców jak ostatnio, w zeszłym roku? Nie, z innych gołębi. To był ojcem tego gołębia z likwidacji hodowli Józefa Rusinka. Było, ja tam robiłem zdjęcia akurat, no i taki jeden gołąbek mi się spodobał, wziąłem sobie go. W zeszłym roku nic po nim nie wychowałem, myślałem, że już taki, że po prostu nie trafiłem, a jednak w tym roku się udało, ładnie przyleciał. A ile tam gołębiu było u Adriana? U Adriana było 240. I z finału ile wróciło? 70-80 na dzień dzisiejszy. Tak, a jaki dystans był? Jaki dystans? 420. Także gratulujemy też Adrianowi. Te gołębie... Ten mój gołąbek takie wyprzedzenie zrobił, 36 min. No to kurde, rzeczywiście, no to naprawdę ten... Jest czym się pochwalić. A tym bardziej, że to jest drugi raz, bo w zeszłym roku też... Dwa razy mi się udało. Tak, także tutaj patrzymy. Nie będziemy zagadywać, właśnie niech popatrzmy jeszcze, żeby nie pomylili tu nic, nie? 6-0-6. Tu widzimy, do pomocy jest silna grupa. Twarze te same co roku. Czyli widać, że to współpraca kwitnie cały czas najlepsze. Także. Radzimy sobie jakoś. No. Tutaj powiedzmy, jakie takie gołębie do tej pory w lotach takie najbardziej się wybijały, tutaj prowadzi na dzień dzisiejszy? Prowadzi drużyna Knap Gierczak. Czyli to jest Tadziu Gierczak z tych. On w zeszłym roku miał pierwszego, a w tym roku drużynowo na dzień dzisiejszy prowadzi. Ze wspólnikiem właśnie z Piotrem Knapem z USA. Kolega mój, także go pozdrawiam. Będziemy sobie mogli to gołębie po prostu na stronie później, kiedy zliczymy, że dolecą, oglądać z ich rodowodami, będziemy to wszystko widzieli, bo na pewno trafią na licytację, to tam wtedy możemy się z tym wszystkim, jego ich pochodzeniem, jak one wyglądają, zapoznać. A jutro miejmy nadzieję, że będziemy im kibicować podczas przylotu.